Cześć, witajcie serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Jake. Siema. Zagramy, pukniemy sobie jeden meczyk FIFA 2001. Słuchajcie, stricte pod Xbox Series X. Ale to wszystko, co będziemy omawiać, to też tyczy się, słuchajcie, PlayStation 5, bo to jest wszystko jedno i to samo w przypadku Next Genów. I też tutaj sobie spisałem, słuchajcie, żeby nie pominąć nic, co zostało nowego wprowadzone, w szczególności pod względem wizualnym, pod względem graficznym. Ja już dwa meczyki dosłownie ograłem. Jakes, wszystko przed tobą, nie? Tak. Tak więc my jesteśmy, słuchajcie, totalni amatorzy, gramy sobie jak jest jakaś w rzeczywistości meczyk, a tak to nie gramy zbytnio w FIFA. Ale jak już piłka, no to my stawiamy na FIFA. Polska jest Portugalia, słuchajcie, jak widzimy Polska o jedną gwiazdkę ma mniej, więc tutaj pod tym względem się nic nam nie zmieniło. No i jak od razu włączamy, no to te widać, że te gęby są ciekawie zrobione, w szczególności włosy, do których jak też... Jak co rok się... Słuchaj, ja na pierwszy raz jak włączyłem, to mówię, nie widać tych różnic, ale... I słuchaj, Jakes, nie przewijaj, tak? Bo to jest dosyć ważne, bo to, co nowego jest, to przede wszystkim widzimy rozdzielczość, która miażdży. Słuchajcie, kibice, każdego kibica można policzyć, tak? Naprawdę jest to tak teraz szczegółowo, nie, Kubuś? Że można raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu jest w przedziale. Tak więc no elegancko, nowe filmiki przede wszystkim, nowe filmiki, nowe komentarze. Tak więc wszystko się zacznie. I słuchajcie, nie mogę się już doczekać pierwszego gwizdka i myślę, że fani na stadionie czują podobnie. No fajnie to wygląda, jest to tak szczegółowe, gęby też poprawili, twarz elegancko i wprowadzili też fajny, bo kosmyk włosów może się w końcu ruszać, ale to rusza się przy tych znanych, słuchajcie, piłkarzach, chociażby jak Ronaldo. Tam możemy zobaczyć, tam w slow motion, jak mu kosmyk włosów gdzie się tam przesuwa, ale na pierwszy rzut, no to ostrość, wyrazistość, wszystko jeszcze ładniej się to nam prezentuje, no tak. Szczegółowa gęba, jak widzieliśmy, mecz Polska-Portugalia, widać, że to jest gdzieś na, powiedzmy, na polskim stadionie, tutaj też fajnie to teraz wyjeżdża, pod względem animacji pokazane, w jakich... A właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik, w jakich składach gramy, prawda? Trybem 4-2-3-1, czyli jedynka na ataku. Kiedyś się grało, dwóch było w ataku. No i słuchajcie, no fajnie się to prezentuje. Jest to przede wszystkim ostre, mocno szczegółowe. Stąd widzę naprawdę koronę, słuchajcie, orzełka. No fajnie, tutaj napis Adidas, tak samo. I te kurasy, nawet kłębki trawy tutaj się fajnie to wszystko, no jest to naprawdę mocno szczegółowe, co by tutaj mówić. Tutaj już mamy natywne 4K przy 60 FPS-ach, czyli rozdzielczość 3840x2160 przy 60 FPS-ach. Jest to szybko, fajnie to nam działa. No i zaczynamy, no. I zaczynamy, a i zobaczcie. Tutaj już gramy nową kamerą, która jest lekko pod względem akcji, będzie się przesuwała na daną stronę, tak? Ja nigdy nie grałem FIFA na Xboxie. No to, ale grasz na tym padzie często pod względem, słuchaj, Fortnite'a. Gramy sobie lightowy tutaj, bez żadnych spinek, bo ja się muszę koncentrować, żeby coś też ciekawego ludziom powiedzieć, a nie tutaj zaciskać łapy. A i tu elegancko Jacob przejął, Jacob gra Portugalią, ja gram Polską i spróbujemy wykorzystać jakiś fajny. Zostawia teraz za sobą obrońcę. No to było za lekkie, co to Milik odwali, to było za lekkie. Na PlayStation 5 wprowadzili też funkcję wykorzystującą już nowy kontroler DualSense pod względem haptycznych triggerów oraz siły nacisku na przykład podczas biegu, tak? Jeżeli nasz zawodnik jest bardziej zmęczony, no to tutaj ciężej będzie się nam to wciskało. Grzegorz Krychowiak. I w ataku reprezentacja Polski.
Aj, no nie podał tam, chciałem do tamtego. Kuba, kiedy graliśmy ostatnio razem w FIFA? Nie wiem. To było z rok temu FIFA 19 z Lemosem chyba. 20, pół roku temu. No tak, 20, bo już jest 21, ja 1 maja. Te numerki. No szczegółowo, to jak im się te wszystkie buciki, korki świecą. No i słuchajcie, i nie przewijaj przypadkiem, kto strzelił. No i te nowe animacje wszystkie są wykorzystane. Na pewno nie Ronaldo, ale flag. No nie Ronaldo, nie Ronaldo. Tak, no trafiła się, nie? Akurat muka była. Nowe te szczegóły są podczas, słuchajcie, no fajnie to wygląda. Podczas stadionów. No i tak, niektórzy najlepsi gracze mają nową technologię włosów opartą na pasmach. No i ten fajnie się nam po prostu, włosy nam ruszają, to co już powinno być wcześniej w FIFA zastosowane. Plotki mówiły też o ray tracingu. Z tego co wiem, ray tracingu tutaj nie ma, ale na pewno też go nie widać, bo... No nie ma jak. Nie ma sensu tutaj, no to nie cyberpunk. Trochę olaliśmy w ogóle tą FIFA w tym roku ze względu na nowe generacje konsol, więc zawsze jest coś ciekawszego do ogrania niż poczciwa FIFA. Dobra, muszę się troszkę skoncentrować, bo tutaj jakieś takie... Rzut wolny będzie, proszę bardzo. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać o... Animacja postaci jest poprawiona. Jak co roku można powiedzieć, ale tutaj widać zapach Next Gena, słuchajcie. Zapach Next Gena tutaj czuć, bo widać... No i proszę, udało się odebrać piłkę. Gołym ogiem widać różnicę graficzną, o tak wam powiem. A odpalałem to na PlayStation 4 Pro we wrześniu i tak mówię, czym ta FIFA się różni, no. Teraz ja cię spaulowałem. Ajo? Yerba musi być. Kawy nie pijam, jeżeli kogoś to interesuje, ale yerba jak najbardziej. Dawaj już tam gdzieś. Dobrze, tutaj jedziem. Bernardo Silva. Okazja. To dużo biało tu jest. Też trochę ciężko tak grać takie odległości. Dobrze. Nie chciałbym do tego pana niebiałego. Klich. No, mogą teraz skarcić rywali. Podają piłkę między sobą. Niesamowicie. Nie gra na pani. Jest gol. Jest bramka. Mamy remis znowu po równo na tablicy. No i zobaczmy też te nowe animacje tutaj. No i słuchajcie, fotoreporterzy, którzy stoją przy boisku, prawda, robią zdjęcia, no to też fajnie są tutaj odwzorowani. Zdecydowanie lepiej się ruszają, wyglądają jak ludzie, a nie jak klocki drewniane. Odbiłaby się inaczej od poprzeczki, ale wyszło idealnie. Bramka, majstersztyk. No majstersztyk. Majstersztyk. Klich strzelił, proszę bardzo. Mamy remis, ale czy kogokolwiek nas satysfakcjonuje? Czy nas to satysfakcjonuje? No jak Polska wygrywa, remisuje z Portugalią, no to nie jest tak źle. Chociaż zawsze panie jakby wygrali. Nie, tylko... Wiesz, że kiedyś w reprezentacji Polski grał czarnoskóry? Serio? No, Olis Sadebe się nazywał. Ożenił się z Polką i gdzieś teraz chyba w Grecji mieszka. Ma wolne pole, no. Spoko, tak pozytywnie. Ale gol! Jest, dawaj żółwia, Benz, ale brama. No i o to chodzi, to mnie się podoba. Tak chciałbym, że hej. Na klipa.
Fajnie, fajnie ci wygląda. Zobaczmy to jeszcze w zwolnionym tempie. No i nie zabrakło słów komentatora, antycypował. Tego nie zabraknie. To jest słowo, którego się nauczyłem w tej grze. Antycypował. Proszę bardzo. Fajny gol. Zobacz, łup. No, trochę mu zeszła, ale do bramy wpadła. No i nawet te kamery, kurczę, niedługo to będą mogły się reklamować firmy jak Sony, Canon i tak dalej, bo taka szczegółowość jest, słuchajcie. Aż bramka podskoczyła. 2-1, czy to Polacy nadrobią, kochani? Może być ciężko? Może się odsunąć trochę, bo mi zasłania. Mamy przerwę w tym sprawie. O, nie przewijaj nic, mordeczko. Zobaczymy, co pokażą w drugiej połowie. Pod uwagę, jak no zobacz, zobacz, głupich kibiców, ostrość, ale tu jaka szczegółowość, nitki widać, słuchaj, na ciuchach. No. Zobacz, pyk, 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 pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystkich można wyliczyć, skubańców, zobacz tych, jak fajnie się tu prezentują. Stadion podobny troszkę do warszawskiego. Narodowego, piłeczka, tutaj chyba będą powtórki takie robią, zobaczmy jak to wyglądało, to pierwsza ta nie za ciekawa piłka, no ale co tam, no nie, normalna no, trochę szmata, no ale spoko, ale z przewrotki żeś trzepnął i żeś wytłumaczył troszkę, pyk, 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 o, jak trawa poprzez korki, zobacz, widzisz, jak odskakuje, jak w rzeczywistości. Wyrywają, wiesz. Mamy remis znowu porówno na tablicy. Klik, no patrz tutaj. No widać. Super! FIFA. Oj, moja brameczka śledzi. Co myślisz w ogóle, pierwsze wrażenia, Kubuś? Spoko, FIFA jak co rok. Ale cały czas do przodu, nie? Tak. Ty, super. Dobra, tu już możemy pojechać i... No i teraz... Znowu, i teraz nie naciskaj. A, dobra. Czyli nie było żadnej stawki, bo byłem ciekawy. Zaczęli drugie 45 minut, a ja może tylko przypomnę, że Portugalia prowadzi. No niestety... Bernardo Silva. To zagram, żeby więcej Portugalii poszło na twoją stronę. Dobra, ciśnij mnie, chłopie. Samemu się nie da. Słuszna decyzja arbitra, korzyści dla Portugalii. I słuchajcie, można w końcu wyłączyć tego głupiego samouczka, który nam dokuczał od któregoś roku w FIFA chyba do 18. Nam dokuczał do 2020 i trzeba było go za każdym razem wyłączać w opcjach. Nie? Co robisz? Niechcący. Oj! Dobra, no i dobra. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Od tego. Ważka jest. Za chwilę bramkarz. A moja. I aim. Game. Cheat game. Ale podałeś. Bo to on antycypował, słuchaj. Tak, przewidywał. Grzegorz Krychowiak. O, wjechałem ci, będzie faul. Będzie faul. Czekaj. Urwał się obronić. Ale urwał, ale urwał. Ale urwał. No co? Ronaldo! No nie! Ronaldo! No ja chciałem Ronaldo, a ty mnie grifujesz. Pok. Dobra. Gościu w pieczarze dostał. Zobacz, zobacz. Tu fajnie to się wygląda. Ronaldo. On to zawsze płacze. Oj, jak mnie boli, matko bosko. Kurczę, belasz mnie łeb boli. Ojej, weźcie pauzę, zakończcie już to, ja już zarobiłem swoje. Ojej, ojej, jak mnie boli. Poczekaj. No nie, fajnie tu wjechał muskulanka, nie? Jeszcze korkiem po łeb, po łbie dostał. Dlatego się za łeb łapał. No widzisz, jak to wszystko wytłumaczone, wytłumaczyć można. No, Ronaldo musi chyba zejść. Ronaldo musi zejść, bo jest kontuzjowany. Zobacz, masz tego. To sobie zobaczył biegu włosku. No, życie. On tak zawsze, nie? Tak, dobra. Tutaj pewnie będzie zmiana. Patrz, jak tam ci się panie puszczał. Nie przebijam. To spowoduje, że trener zdejmie go z boiska. No tak, gdzie chłop już się nagrał. Moja powinna być, to jest nie. Patrz, powiem. Wszystko. Dobry. Fabiański 22. Super. I nawet nie poprawione tutaj getry. Dobra, dajesz. Dajesz? Daj! Za szybko straciłem. No i Polska go. La 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 la. Ani śpiewaj, bo trudno. Cicho. Muszę się wziąć w końcu. Minęło 15 minut drugiej połowy. Żeby się wziąć, to muszę odejść troszkę, bo żebym nosem po ekranie nie jeździł. Nie ma kartki, a
ale jeżeli nie będzie uważał, to ją jeszcze dziś dostanie. No fizykę też poprawili, jak najbardziej. Kamil Glik. Tracą piłkę. No i świetny przechwyt Kamila Glika. Nie tam. Ciągnij. No, i tak, i ciotka Zielińska. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Rzut rożny. Zobaczmy powtórkę bramki. Ciekawe, czy będziemy umieli karne strzelać w tym roku. Zagrywa w okolice 9 metra. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Obrońca wyjaśnia. Wyjaśniał, typa. Szybkim wyjściem. Wyszli dobrze z tobą. Dobra, ja się biorę za ciebie, koleżko. Koniec gadania. Ojej, co to było? Świetnie wyczuł to Rui Patricio. Co to było? Kopnął jakby, musnął ją. Musnął. Dobrze, dla efektu dobrze wykopałeś. O! Living Football. Wiesz co było śmieszne? Wyskoczyła reklama PlayStation, nie piątki, a gramy na Xbox Series X. Facebook. Tak, bo to wiesz. Sponsorzy, reklamodawcy. Ale murawa jest superancko zrobiona. Kurcze bele. Imiona, nazwiska, wszystko widać, kochani. I w ataku reprezentacja Polski. Nie, zwaliłem. I jest 2-2. Polacy wyrównują kolejny strzał Milika z numerem 14. Elegancko. Klich, przepraszam, Milika. Klicha. I Lewandowski elegancko. Tutaj pocik, elegancko. Widać, czerwona gęba. Fajnie jest, chłop zmęczony jest. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. I Lewandowski tu podawał, no i kto mówi, że Lewandowski nie podaje? Wszystko się zgadza. Patrz, jaki brudny od murawy klik. I tylko dopełnił formalność. Szczegółowa piłka, no i ta kamera, no wszystko jest fajnie, naprawdę, bajer, bajer. To jest prawdziwe natywne 4K, a nie tam jakieś dynamiczne. Let's go. Nie ma, ten mecz należy do Polaków, koniec, kochani. Jeżeli już to będzie rem. Biorę się za was, 77 minuta, czy Polacy wy jeszcze? Aj, dawaj ciśnij, bo jest sytuacja pod bramką. Dobrze! Nie, nie da się grać w tą grę! Z tobą się nie da grać, bo gorączkuje się jak wiesz. Ale podaj mi, nie wiem, do ciebie. Co ty, byś jeszcze chciał gola strzelić? Człowiek! Ajoj! Przecież nie jesteś za dobrym przeciwnikiem. Easy! Słuchaj, to tym bardziej ja gram Polską słabsza, a ty Portugalią i wygrać nie możesz. Ale... Flaczek jesteś taki jak ja po prostu. Takie. Że siły nie zabrakło. Gorzej było z precyzją. Felix poleciał. Ale odbiłem tą piłkę. Dobra, patrz. Patrz na to. Pyk. 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 Robert Lewandowski. No i lewy się pośliznął tam. Nierówna murawa była. Nieźle zapowiedziano. Przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Od dłuższego czasu utrzymuje się wynik remisowy. O. Ale końcówka będzie pasjonująca. No już jest. Zawodnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Bernardo. Nie! No jest go! Cicho, patrz, fajnie, fajnie, fajnie to było. Fajnie, fajnie, po prostu lepiej. Ja ten się ekscytuję, że chcę gola strzelić. Nie! Mordo, pas palony. Tak cię wyjaśnili. Tak właśnie grasz. Ale ładna była. No była, ale ci się zmyła. Patrz, nawet strzelę, jak najdalej. O! Od bramki do bramki. Patrz, jadę z tobą, kolego. Ajajajajaj, spokojnie, spokojnie. Ostudź nerwy. Tutaj. Gdzie to było? Czemu on nie wyszedł bliżej? Za duże emocje, bo musiałem wcisnąć dwa razy przycisk. No i tak, kochani, tak by się prezentowała FIFA.
2-2. No i o, ale graficzka Mistrzostwa Świata. Widać, że chłop zmęczony jest, bo się nagrał. No i szczegółowość, rozdzielczość, natywna 4K, 60 FPS-ów. Co chcieć więcej, tylko więcej animacji, bardziej, żeby wszystko było realistyczne. No i pewnie dla tych kotów, co grają często w FIFA, katują ją co roku, no to żeby ta fizyka lepiej się wszystko to sprawdzało, tak jak ku waszej pomyślności, bo dla mnie jest spoko. I tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, siema, heja.